Mam na imię Mariusz, mam 35 lat. W moim życiu było dużo alkoholu, dużo złego. W domu patologicznym się wychowałem. Po prostu, jak teraz powiem, co zmienił Bóg, Jezus Chrystus w moim życiu, jak jestem teraz i co ja teraz, jak co Bóg całkowicie mnie zmienił. W wieku 13 lat trafiłem do zakładu poprawczego, byłem tam 5 lat, były tam zadymy, były różne takie rzeczy złe przede wszystkim, którzy tam brałem udział w buncie tam, w sumie rozważyłem jedną grupę pierwszą w zakładzie poprawczym w Tarnowie. Było tam bardzo źle. Z poprawczaka w jakimś czasie trafiłem prosto do zakładu karnego. W sumie otrzymałem pierwszy mój wyrok, 9 lat pozbawienia wolności, co na łącznym wyroku zrobili na 7,5 lat wyroku. Po wyjściu z zakładu karnego byłem coraz gorszy po prostu. Dostałem się do grupy przestępczej, gdzie były fałszywe pieniądze, gdzie był alkohol, gdzie się narkotyki rozlewały, gdzie na mecze jeździłem. Nie jeździłem po to, żeby na mecz popatrzeć, a po to, żeby się tłuc na tym meczu. Dostałem ugocony nożem od swojej dziewczyny. Tu mam takie blizny od noża. Wielokrotnie tu dostałem nożem, bo byłem rasistą od cyganów. Nienawidziłem cyganów, nienawidziłem nikogo. Po prostu wielokrotnie w zakładzie karnym przebywałem, samouszkodzenia porobiałem. Po prostu mi się nie chciało żyć. Byłem w zakładzie karnym w Kielcach. Pociąłem się tak, że tam lekarz mi powiedział, że zwariowałem się całkowicie. Po prostu moje życie tak cały czas wyglądało. Więzienie, parę dni, więzienie, wolność. Po prostu ja na wolności się źle czułem, po prostu, bo na wolności jakoś tak nie umiem zaklimatyzować się, nie byłem taki akceptowany jak w więzieniu. Na wolności po prostu żyć nie umiałem. Jak mi sędzia dawał wyrok 5 lat, czy co, to ja się śmiałem, a mówię, tyle to mogę odsiedzieć. Mówię, po prostu się w więzieniu dobrze bardzo czułem. Po prostu moje przestępstwa były różne. Byłem po prostu, próbę pociąłem gardło. Przecież takie robiłem przestępstwa, że to aż głowa boli. Nie chcę już mówić o tych złych rzeczach, a powiem, jak spotkałem Jezusa na swojej drodze, jak to sposób wyglądało i co teraz Jezus jak mnie prowadzi. To jest coś cudownego. Poznałem Pana Jezusa Chrystusa już wiele razy. Mówili mi Ewangelię o Jezusie w Zabrzu na aresie śledczym, ale w to nie dowierzałem. Bo ja mówię, co mi może kobieta starsza powiedzieć, ona wszystko ma. Ale później pojechałem po jakimś czasie na recydywę, zakład karny Racibórz. Tam poznałem prawdziwego Jezusa, który On mnie wyrwał z tej ciemności i dał mi do jasności. Poznałem Kazimierza Szustarka, on ma lat 70, on mi mówił wielokrotnie o Jezusie, a ja po prostu myślałem, no o Jezusie, a każdy mówi tego. I w końcu któregoś dnia mi się przypomniała Helenka Klipała, który do niej napisałem o Słowo Boże, żeby mi dała Biblię, wysłała. Wysłała mi tą Biblię, wziąłem tą Biblię, ale mówię, co z tego, jak ja jej nie rozumiem. Mówię, po co mi ta Biblia, to nie dla mnie ta Biblia, jest to dla ludzi pewnie uczonych, czy co. Mówię, po co nam ta Biblia to w ogóle wiedzieć. Ale okazało się później, że od Kazimierzka dostałem świadectwo, taki chłopak przed Adaś Piechula, który mi powiedział o Jezusie, który powiedział świadectwo takie jak ja miałem, jeszcze miał może gorsze życie niż ja. Ja powiedziałem tak, Panie Jezu, jeżeli Ty żyjesz, zmień moje życie, proszę Cię o to, Ojcze Niebieski. Wielokrotnie to nie było tak, od razu się zmieniło. Dalej paliłem, dalej to, różne rzeczy robiłem. Tu chodzi niby na spotkania, pracowałem w zakładzie karnym w Raciborzu na pralni, ale dalej ćwiczyłem, sterydy brałem. A ja mówię, co to tam takie coś, to mówię, się nic nie dzieje. Chodziłem, aż w końcu Pan Jezus Chrystus się dotknął mojego serca i powiedział do Kazimierza tak, Kaziu, jak ja mam oddać życie Jezusowi, bo ja nie wiem. On mówi, chodź za filar, ja ci powiem, jak masz oddać Jezusowi życie. Oddałem życie Jezusowi Chrystusowi z całego serca. Mówię, Panie, prowadź mnie, zmieniaj moje życie, bo mi się nie chce takim życiem obudnym żyć. Takie w pijaństwie non stop, nie chce mi się. No tak chodziłem na te spotkania, chodziłem. No fajnie, Pan Jezus mnie dotykał. Okrzył mnie swoim Duchem Świętym. Dostałem dar języków. Ale co jeszcze? I po prostu wyjechałem z zakładu karnego na terapię i po prostu mi to zgniotło znowu. Nie umiem uczyć tego dzień, że na terapię tam mówią, że Jezus jest lekarzem, On uzdrawia. A tu mi swoje chcieli ustawić na tej terapii, że to jest tak, tak, tak. Ja mówię, to jest normalna psychologia. Mówię, Jezus jest zwykłym lekarzem. Nikt mi żadna terapia nie pomoże, jak nie Jezus. No i ta błęda skrzeczy i dostałem takie słowo od Jezusa. Bądź pokorny. Ja byłem i wtedy chcę przypomnieć, że mam być pokorny, pomimo, że ta terapia chce mi coś przekazać. No i później coś się okazało. Najlepiej tą terapię ukończyłem. Zrobiłem ją najlepiej. Tam wszyscy byli zaskoczeni, bo wszyscy mi na terapii, kierownicy mnie przekreślali. Powiedzieli, z niego już nic nie będzie. Mówi, jedziemy z nim na R1 i koniec. A pomimo to ukończyłem najlepiej tą terapię. Dostałem ocenę bardzo dobrą. Otworzyli mi grupy R2, co było niemożliwe. Miałem cały czas kwity karne, wyroki więzienne. No miałem to z takich samych kar. Miałem więcej izolatek niż na celi siedziałem. Ukończyłem tą terapię.
przyjechałem do Kluczborka, przywieźli mnie do zakładu karnego Kluczborku na R2. Ja tak się modlę, Panie, co ja mam robić? Panie, ja teraz mam wyjść na wolność. Panie, co ja mam robić? Proszę Cię, żebym ja z powrotem nie trafił w te bagno, które Tyś mnie wyciągnął, któryś mnie Ty wyrywał. Ja nie chcę tylko świadczyć Tobie, o Tobie Jezus, tylko za kratami. Chcę świadczyć to o Tobie Jezus, że jestem też na wolności i że idę za Twoimi drogami. Bo wiele skazanych się śmiało, odbiło mu, to robi na pokaz, bo chce coś wyrywać, jakieś wyjście na wolność. Nie. I po prostu się pomodlę takimi słowami. Mówię, Panie, gdzie ja mam się teraz udać? Ja nie mam gdzie iść, ja nie chcę wracać na te meliny, ja nie chcę wracać tam, ja nie chcę już ludziom robić krzywdę. No i Andrzej Urgaś, pastor Kościół Zielonoświątkowy w Wołczynie, ja go nie znałem, on mnie widział dwa razy może w życiu na spotkaniu. Mówi, Mariusz, mówi, przemówi do mnie Duch Święty, żebyś Ty chciał, żebym ja u Ciebie, żebyś Ty u mnie zamieszkał, mówi, w zborze, żebyś Ty był gospodarzem u mnie. Czy ja się na to zgodzę? Mówi, zastanów się, Mariusz, nie róbmy nic na siłę, jakbyś chciał, dał mi znać. No tak się zastanawiałem, no w szoku byłem. Mówię, no jak on mi może powiedzieć, pastor mnie nie zna, ja byłem narkomanem, ćpałem, wiele rzeczy robiłem, brzydkich, okrutnych, z kobietami wiele rzeczy okrutnych robiłem. Mówi, tak zaufa, ja byłem w szoku. Ja mówię, to jest niemożliwe, są tacy ludzie, którzy mi chcą pomóc. No i się okazało, wyszedłem z zakładu karnego, ja nie wiedziałem, co zrobić. Po prostu mi się nogi ugięły, ja nie wiedziałem, gdzie dalej iść, czy co ja mam w ogóle robić. Po prostu tak, jakbym był sparaliżowany, popatrzyłem na niebo. Ja mówię, co teraz robić ja mam? I mi się przypomniał, że mam, dał mi pastor numer kolegi, gdzie ja mam zadzwonić, by po mnie przyjechał. Przyjechał po mnie, fajnie było, autem mnie zawiózł tego. I mówię teraz tak, Panie, co ja mam teraz robić? W zborze jestem, wszystko jest fajnie. Ale co ja mam teraz, jak mam pracować, jak mam żyć? Naucz mnie, Panie, tego, nie wiem, co ja mam robić. Pierwsze nabożeństwo, które było nabożeństwie, był pastor ze Stanów Zjednoczonych i tak wezwanie do modlitwy, o co chce się modlić, tak sobie pomyślałem, Panie, pracy nie mam, wiesz, że ja wiele rzeczy potrzebuję, ja tego nie mam, wyszedłem do modlitwy i ten pastor ze Stanów Zjednoczonych mówi, Mariusz, o co chce się pomodlić, ja mówię o pracę, mówię o jaką, mówię obojętną jaką, żebym ja mógł pracować, żebym ja mógł żyć. No i ten pastor mówi, to powiedz mi konkretny zawód, ja powiedziałem, chcę pracować w atletyku jako ślusarz. I on powiedział, pomodlimy się. Tak ja się z nim pomodliłem, to była w niedzielę, w poniedziałek do mnie, tam złożyłem już podanie. Następnego, za 3 dni minęło, tam do mnie z tej firmy dzwonią, że mnie przyjmą na rozmowę. Poszłem na rozmowę, ja powiedziałem, że wyszedłem z zakładu karnego, nic nie umie robić, po prostu jest dla mnie czarna magia. A oni mi powiedzieli tak, damy panu szansę pracy. No i tak do tej pory tam pracuję. Pierwsze były początki, naprawdę było ciężko. Po prostu nie byłem nauczony do żadnej pracy. Po prostu ja myślałem, tak życie takie letkie, kombinowaniem, cwaniactwem, oszustwem, pełnym zero jakiejkolwiek uczciwości. A teraz co się zrobiło? Co Pan Jezus jak zrobił? Dostałem 2 wypłaty pomyłkowo. Za 1 miesiąc dostałem zapłacone i za 2. Ja poszedłem tą wypłatę oddać. Powiedziałem, że 2 wypłaty mi wysłali. Powiedzieli, że to jest niemożliwe, żeby się zakład pomylił. Poszedł i oni to sprawdzili, byli zaskoczeni, że ja skazany oddaję 2 wypłatę i przynoszę te pieniążki, że nie muszą mi potrącać nic. No i to oddałem tą wypłatę. No i do tej pory pracuję. Na wielu stanowiskach już pracowałem. Zaufała mi ta szefowa i dała mi umowę na 4 lata do 2018. Tak mi ten zakład zaufa. Zaufała mi ta szefowa to wszystkich, że tam teraz nie mam problemu, żeby nam ktoś nie ufał, żeby co, czy ja skazany jestem, czy nie. To mnie tak teraz nie traktują. Mnie tam traktują zupełnie innego człowieka. Co Pan Jezus jeszcze zrobił? Dał mi tą pracę, dał mi wiele wspaniałych ludzi. Dał mi wiele ludzi wspaniałych, co wyszło na wolność od razu auto miałem. Ja w jakiś sposób, ja nie wiem, jak to się stało. Mam takie ciekawe rzeczy, jak jestem laptopa nowego, teraz kupiłem tego, ja nie na to biorę. Tak bardzo mało zarabiam, a pomimo Jezus się o mnie troszczy. Mam na 10, mam na wszystko. Tak się Pan o mnie troszczy, że mi daje takie wspaniałe rzeczy. Ja sobie nie wyobrażam, jak będę bez Boga żyć. Nie, no po prostu nie wyobrażam sobie tego w ogóle. Ja to się cieszę każdego dnia, że dostałem te 6 lat wyroku. Dlaczego? Nie o to, że się tam cieszę, że siedzę w więzieniu, hura, bura. Nie, nie. Chodzi mi o to, że doświadczyłem Boga w więzieniu naprawdę. Że doświadczyłem po takim długim okresie, że Bóg jest i On zależy na nas. Że On chce mnie, żebym się wziął się za siebie. I On mi to pokazał, dał mi tą drogę. Pokazał mi drogę, jak mam żyć. Dał mi ludzi odpowiednich. Dał mi narzędzia takich, żeby mnie poprowadzili. No i teraz mam tak. Służbę jako gedonita. Służymy z moim bratem Pawłem z kościoła. Służymy, byłem teraz, mieliśmy te sobie coffee house, byłem tam, pomagałem w tym coffee house'ie. Pomagaliśmy ludziom bezdomnym, którzy mieli takie problemy jak ja i co nawet mają gorsze problemy. I za to dziękuję Jezusowi, że On mnie wyrwał z ciemności do jasności. I mi każdy taki brat powiedział, jak wychodziłem na wolność, Mariusz, pamiętaj jedną rzecz, szukajmy Królestwa Bożego i Sprawiedliwości, a wszystkie inne będą Wam rzeczy dodane.
tak mi tak powiedział brat przed wyjściem na wolność. Mówi, pamiętaj, Królestwo Boże jest najważniejszym, co może być, a wszystko dostaniesz, co inne od Boga zapragnie twoje serce. I to jest prawda. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że zachodzę za Bogiem. Jestem rok czasu na wolności, nie piję alkoholu, nie ćpam. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest mój Panem, Zbawicielem, Panów Panów, Królów Królów. Amen.